Cześć. Pomyślałem, że nie powinienem się ograniczać do roślin, które posiadam. A roślin wykorzystywanych w akwarystyce jest multum. Myślę, że przeciętny akwarysta nie zna 80% z nich. Ale nic z tym dziwnego, bo ich na giełdach i w ogłoszeniach raczej nie ma. A jak się pojawiają, to bardzo rzadko. Stąd pomysł na film o rapie. Gdyż rap, o czym zapewne nie wiedzieliście, to skrót od Rare Aquarium Plants. To brzmi jak żaba nadepnięta przez niewidomego bociana. W tłumaczeniu na język zrozumiały są to rzadkie rośliny akwarystyczne. Ale to wcale nie brzmi tak fajnie jak Rare Aquarium Plants. Rabbit, rabbit, rabbit. W każdym odcinku będzie przedstawiana tylko jedna roślina, więc filmy nie będą trwały pół godziny. Ale przecież nie o to chodzi, żeby długo gadać, tylko z sensem. Alleluja.